Hej, z tej strony Madzia. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy filmik z ciuszkami na wakacje, z ciuszkami na lato. No i dzisiaj przychodzę do Was z mierzeniem ciuszków właśnie ze sklepu Shein. To całe dzisiejsze mierzenie jest w ramach akcji Body Positive, którą właśnie Shein rozpoczął na swoich kanałach z taką informacją, z takim przesłaniem, że posiada w swojej ofercie oczywiście rozmiary na wiele różnych sylwetek, rozmiary od, można powiedzieć, XS do największe chyba widziałam 6XL, więc naprawdę można znaleźć coś dla siebie. No i dzisiaj ja znalazłam dla siebie ciuszki wakacyjne. Co prawda w tym roku takie nasze wakacje się za bardzo nie kroją, jakiś taki większy wyjazd, niestety. To jakieś tam weekendy, rodzinne, spontaniczne wypady, myślę, że coś takiego na pewno gdzieś uda się przemycić właśnie w te wakacje, więc stwierdziłam, że musi być taki film. Jeśli chodzi o Shein, to wiecie, że ja z nim współpracuję, tutaj też przy tym filmiku współpracuję. Oni zostawiają dla Was kody. Pierwszy kod to jest MADZIOWQ1 na 15% zniżki, a drugi pojawi się też tutaj. On też uprawnia do 15% zniżki. Jeżeli mieszkacie za granicą albo po prostu ten pierwszy nie będzie działał, no to możecie sobie wymiennie poużywać. Wiem, że ten drugi działa właśnie na zagranicznych stronach, odpowiednikach Shein'u. Nie wiem, jak to działa, w każdym razie dostawałam od Was informację, że po prostu ten MADZIOWQ1 nie zawsze działa właśnie na tych zagranicznych stronkach, na niemieckiej wersji bodajże, na UK, działa na com i działa na EU, a na, no nie wiem, nie wiem, jak to działa, czy na języcznych, jak zmieniacie język, czy coś po prostu nie działa, nie wiem dlaczego, w każdym razie macie te dwa kody. Więc już nie przedłużając, zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji, no i lecimy. Pierwszą rzecz, którą mam na sobie, jest granatowa sukienka hiszpanka. Mam ją w rozmiarze 3XL i prezentuje się właśnie tak. Piękny, głęboki kolor plus materiał. Materiał jest taki jakby w paseczki, miejscami jest bardziej prześwitujący, miejscami jest mniej prześwitujący. To jest oczywiście sztuczny materiał, ale bardzo taki zwiewny, przewiewny po prostu. No i ten dekolt, który jest no przepiękny, niestety podjeżdża do góry. Ja pod spodem mam oczywiście normalny stanik i zjechałam z ramionczkami na dół. No i zobaczcie, jak pięknie by się prezentował. Podobają mi się w ogóle sukienki z tymi falbankami tutaj, gdzie te falbanki nie są za duże, gdzie ta płachta nie zasłania całego biustu, tylko jest taką po prostu małą, delikatną falbanunią i tutaj tak właśnie jest. Szeroka guma, dosyć mocna tutaj przy dekolcie. Odcinanie pod biustem również z gumką na dole, ona jest zupełnie prosta i na samym dole dopiero pojawia się falbanka, tak, bo jest to sukienka maxi, granatowa sukienka maxi, no prezentuje się bardzo ładnie, tylko właśnie przy ruchu ten dekolt podjeżdża do góry. Myślę, że można byłoby tutaj to jakoś ustawić, myślę, że można byłoby to ustawić tak bardziej na dekolt kwadratowy, albo po prostu pokombinować, żeby go ładnie ułożyć na płasko i wtedy byłoby fajnie. Naprawdę przyjemna sukienka, naprawdę fajnie się prezentuje. Ja kolor granatowy bardzo lubię. Może niekoniecznie na wakacje i na lato, ale też jest taka po prostu prosta. Bez żadnych cukierkowych kwiatuszków. Tylko jest po prostu cała granatowa i ona ma takie właśnie paseczki jaśniejsze, ciemniejsze. O, teraz widać. Jaśniejsze, ciemniejsze. Taki materiał jest po prostu całościowy, więc prezentuje się tak. Kolejna rzecz, która do mnie dotarła, mam ją w rozmiarze 4XL-a, wy zobaczycie, jak ją mierzę tutaj z boku do tego czegoś, dostałam szarfę. I to coś, to są shorty. Shorty, szalone shorty, po prostu tropikalne. Zobaczcie, jaki szalony wzór. No, ananas, jest jakiś ten kwiat, to jest chyba kwiat frangipani.
tu jest jakaś papaja. To są takie, można powiedzieć, spódnice, spodnie z górą, z bardzo szeroką gumą. Zakończone są, właśnie ta góra jest takim jakby paper bagiem. One są oczywiście sztuczne i niestety ta sztuczność ich jest wyczuwalna i jest dosyć nieprzyjemna, więc ich wam akurat nie polecę. No jeżeli wam to nie przeszkadza, no to możecie się skusić. No i tutaj są szlufki i do tych szlówek właśnie zapinamy ten paseczek, przewiązujemy się i wyglądają fajnie. Wyglądają fajnie na sylwetce, która niestety, ale ma płaski brzuszek według mnie. Jeżeli albo... Nie wiem, na mnie się one nie podobają, w każdym razie na mojej sylwetce one nie wyglądają zbyt dobrze, podkreślają wszystko i dziwny robią kształt, dziwny kształt robią z mojego tyłka, dziwny kształt robią tutaj z mojego brzucha, więc wydaje mi się, że one będą właśnie lepiej wyglądały na osobie, która ma sylwetkę gruszki. W każdym razie przepiękne, nasycone kolory, sztuczny materiał, no i tyle w tej kwestii, tyle w kwestii tych krótkich spodenek ode mnie. Kolejną sukienunię, jak zobaczyłam na modelce, to stwierdziłam, że nie, muszę ją mieć, muszę ją zamówić, muszę ją przymierzyć. Te kolory, róż z pomarańczem, zawsze chciałam takie połączenie mieć. Jest to sukienka w rozmiarze 3XL, kwiatowa, z takiego a la tuliku, z bufiastymi rękawami. No nie są bardzo bufiaste. Trochę są, ale takie, po prostu takie dziewczęce bardzo. Tutaj jest gumeczka, tutaj jest trochę bufiasto, tutaj jest guma. Taka guma, bardzo, bardzo rozciągliwa, bo możemy sobie te rękawy ustawić tak, a możemy sobie te rękawy ustawić tak. Tak bardzo opadająco, tam popadał oczywiście stanik, więc ten dekolt troszeczkę inaczej nam się będzie prezentował. Odcinana jest pod biustem, mamy podszewkę, tak, mamy podszewkę. Odcina jest pod biustem, jest zupełnie prosta tutaj w brzuchu. Odcina się też po raz kolejny za pupą i na dole już właśnie za pupą zaczynają się falbany. Z jednej strony ma rozpierdaczek, z prawej strony. Z prawej czy z lewej też? Nie. Z prawej strony ma rozpierdaczek na wysokości połowy uda, więc jest taka zalotna, więc jest taka zadziorna. Ale cała, sama w sobie, wygląda niezwykle dziewczęco, niezwykle romantycznie. No i ten wspaniały materiał, który po prostu fruwa, naprawdę prezentuje się prześlicznie. To, co u mnie nie działa, to u mnie nie działa moment brzucha, na którym to brzuchu się ta sukienka opina. No i ta sukienka ma dosyć mało materiału na dole. I tutaj jest właśnie, tak jak czasami wspominacie w komentarzach, oszczędność tego materiału. Bo jeżeli na ta sukienka jest na plus size, tutaj wszystko ładnie leży. Góra mi się niezwykle podoba. No góra mi się bardzo podoba. Z tyłu też jest ta guma, więc to się wszystko tutaj ładnie prezentuje. Wszystko ładnie się dopasowuje. No ale to po odcięcie pod biustem już mamy bardzo mało tego materiału i już po prostu tutaj ten moment jest bardzo, bardzo podkreślony. Brzuch jest bardzo mocno podkreślony, więc no nie bardzo. Nie bardzo to u mnie pasuje, bo ona jest po prostu prosta. Ani chrzty materiału więcej, ani tyle po prostu nie ma materiału więcej. No i ten brzuch jest podkreślony i później za pupą się już rozkręca, już są falbany, już jest więcej materiału, już po prostu fruwa. Bardzo żałuję, bo chodziłabym po prostu wszędzie, na niedzielny obiad, na jakieś po prostu wyjście, na wesele. Świetna sukienka na wesele, mimo tej gumy tutaj nawet w biuście, to wydaje mi się, że genialnie będzie wyglądała na wesele, na ciepło, krótki rękawek, kolory super nasycone, więc bardzo mi jest przykro, że ta sukienka jest po prostu na mnie za mała. W sensie za mała. Jest okej,
Nie czuję, żeby mnie cokolwiek uciskało. Po prostu jest niedostosowana jakby do tej mojej sylwetki. Mój brzuch też jest niedostosowany do tej sukienki za bardzo. Więc no tak to się niestety prezentuje. Więc sukienka będzie do oddania. Ogłaszam wszemi wobec. Oczywiście tak jak wspominałam, te wszystkie rzeczy, pamiętajcie, że linki zostawię wam zawsze w opisie pod filmem, więc możecie sobie zobaczyć, możecie sobie klikać. Możecie zamawiać, jeżeli bardzo chcecie. Po raz kolejny jest to sukienka dla osoby, która raczej ma płaski brzuch, raczej nie ma wystającego brzucha właśnie. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, którą zaryzykowałam zamówić i to już nie będę zamawiała po prostu, już za każdym razem to mówię, wiem, ale no podobają mi się ich stroje kąpielowe. No i mam tutaj strój kąpielowy, rozmiar 4XL. Wrzucę wam tutaj zdjęcie modelki, jak ona wyglądała w tym stroju kąpielowym. Przepięknie. Przepięknie się prezentowała. Kurde, gdzie jest przód? Gdzie jest przód? Gdzie jest drugie? O tu. Gdzie jest drugie? O proszę, tak się prezentuje góra. W tej górze mamy oczywiście tutaj pady, mamy wkładki, więc wszystko jest na swoim miejscu. Fajny zakładany dekolt w ten sposób. Na grubych ramionczkach, zobaczcie. I co się dzieje od dołu? Od dołu się dzieje coś takiego, dzieje się taka siateczka, taka półprzezroczysta, wsadzę tam rękę, żebyście, o, taka półprzezroczysta i do tego wszystkiego są granatowe majty, więc jest to o tego typu strój, który jest odcięty tutaj pod biustem. Na dole mamy fruwającą taką oto siateczkę. Plecy są, co jest minusem? Minusem jest to, że te ramionczka są nieregulowane. Plecy są takie dosyć zabudowane, więc też nie jest źle. Majty. Majty są w sumie dobre. Majty są na mnie w sumie dobre. Nawet powiedziałabym luźne, a góra nie wejdzie. No po prostu cyc nie wejdzie. Zobaczcie, majty są takie dosyć zabudowane. Tył, przód, brzuch, wszystko ładnie jest zasłonięte, kurczę, blade po prostu nie mają strojów kąpielowych na większe biusty. To jest problem. Największy problem jest z biustem w tym stroju kąpielowym, ale to wszystko się ewidentnie wylewa. Kolejna sukienka to pistacjowa sukienka w kwiaty, w takie drobniutkie kwiatuszki z przepięknym dekoltem. Zobaczcie, można sobie go jeszcze niżej pociągnąć, jeszcze sobie można go tutaj tak zrobić w ten sposób. Można oczywiście do góry podciągnąć. Można? Nie można go za bardzo podciągnąć, jak widzicie. Maksymalnie u mnie jest tak. Maksymalnie u mnie jest tak. Ładnie się tu wszystko układa, odcina jest pod biustem szeroką gumą, jest do samej ziemi, jest to, do samej ziemi? Nie, jest taka midi, po prostu zaraz przed kostkę mi sięga i tutaj też jest rozpierdaczek po prawej stronie i tutaj można powiedzieć, że ten rozpierdaczek zaczyna się tak tyle od linii majtek z boku od biodra. Tak jak tutaj mam linię majtek i no tyle. Tyle miejsca, więc dosyć wysoko trzeba przyznać, ale ona fruwa, ona na dole ma sporo miejsca. Bardzo ładny ten wzór w żółto-białe kwiatuszki na niebiesko-zielonym tutaj tłem. No i co tutaj mamy nie tak? No nie tak, mamy oczywiście materiał, który jest chamskim poliestrem, który jest oczywiście zwiewny, bardzo przyjemnie, ale jednak tak w dotyku nie przemawia to do mnie w ogóle. 4XL rozmiar, wydaje mi się, że bardzo dobrze dobrana, wydaje mi się, że bardzo dobrze leży, bardzo ładnie wygląda, no ale ten materiał, no nie wiem. Nie wiem, sama nie wiem po prostu. Jest taki z taką jakby fakturką trochę, jest taki jakby z taką fakturką, ale jednak to jest materiał sztuczny, jednak to jest materiał taki nieprzepuszczający powietrza, więc no taki, wiecie, niby fajna, ale
nie jest fajna tak do końca. Kolejna rzecz to jeansowe shorty. Jeansowe shorty kocham, uwielbiam z Shein'u właśnie. Więc są to jeansowe shorty tego typu, podwijane na końcach. I mam wrażenie, że takich jeansowych shortów mam w swojej szafie no chyba z 10 par. Nie no, przesadziłam, ale myślę, że z 6-7 par na pewno mam w szafie. Ten kolor uniwersalny, przetarcie tutaj, podwinięcie na dole. One są na mnie dobre, one są po prostu lekko rozciągliwe, one są w rozmiarze 4XL, tak, w 4XL. Jest to jeans taki dosyć cienki, dobrze się układający. Mam wrażenie, że one troszeczkę mi się wpijają w brzuch, ten po prostu pas mi się trochę wpija w brzuch, ale nie wiem, czy nie mierzyłam ich po prostu w czasie, kiedy byłam bardziej po prostu spuchnięta, więc tak mi się wydaje po prostu, że wtedy wszystko było na mnie tak deczko po prostu wpijające się. No w każdym razie mam wrażenie, że się wpijają tutaj, no ale w nogach, w tyłku, tutaj wszędzie po prostu wszystko ładnie pasuje, tylko tutaj. Chociaż zobaczcie, ona to się tutaj troszeczkę rozciąga, jednak pas się rozciąga i cały ten materiał jest taki ze streczem, więc są mocno rozciągliwe. No wydaje mi się, że są spoko jak najbardziej, no tak, zostają ze mną, choćby nawet mi się wpijały, no to myślę, że tam 2-3 cm to jest max, gdzie jest po prostu problem, a są naprawdę, naprawdę fajne, więc shorty jeansowe na lato bardzo wam serdecznie polecam. Zerkać w ogóle wszystko, co jeansowe w Shinie. Jest jak najbardziej na tak. Kolejna rzecz, którą zamówiłam w Shein'ie, to jest marynarka. Czarna marynarka w rozmiarze 4XL. Skoro teraz marynary są bardzo, bardzo modne i to oversize'owe marynary, no to stwierdziłam, że sobie zamówię coś takiego. Ona jest dłuższa, sięga mi za pupę, ma bardzo szerokie rękawy. Te rękawy są bardzo, bardzo szerokie. Szerokie są tutaj też ramiona. Jest tak oversize'owo, jest tak szeroko. Zapnę się w niej na jeden guzik chyba, także tutaj w biuście nie bardzo, no ale no, ja za bardzo marynarek tak czy siak nie zapinam. Ona ma podszewkę pod spodem. Jest to taki materiał, oczywiście, że sztuczny, ale oczywiście też dosyć cienki, więc całkiem spoko się prezentuje i można, te rękawy są na tyle szerokie, że można je sobie spokojnie podciągnąć do łokcia i wyglądają fajnie, wygląda nonszalancko. Z przodu, czy są kieszenie z przodu? Chyba nie, z przodu są fejkowe kieszenie. Tak zerknę. Czy one są do rozprucia? Nie wydaje mi się tutaj, nie widzę, żeby cokolwiek było kieszenią, więc kieszenie są fejkowe. No więc ta czarna marynara prezentuje się właśnie tak. Prezentuje się tak oversize'owo, prezentuje się tak za dużo. Nie wiem, czy mi się podoba do końca. Nie wiem, czy ten efekt mi się podoba. Jestem wychowana na tych marynarkach takich, wiecie, takich super szczuplutkich, super króciutkich do pępka. Takich, które mają podkreślać kobiecość w ogóle. Na kimś mi się podobają te oversize'owe żakiety i te marynary, ale nie wiem, czy u mnie to wygląda dobrze. Nie wiem, dajcie mi znać, jak to się prezentuje, jak się prezentuje ta czarna. Na marynarkę chciałam mieć czarną, no bo to do wszystkiego, no bo to klasyk, no bo to warto mieć w swojej szafie. Za bardzo nie mam się do czego doczepić, tak szczerze powiedziawszy. Jest oczywiście zmięta, no bo przyszła w worze foliowym, ale za bardzo nie mam się do czego doczepić. Wszystko jest jakby spoko, ten materiał też nie jest zły po prostu. Też nie jest zły. No tylko pasowałoby ją porządnie wyprasować. Trzeba było ją porządnie wyprasować. Dajcie mi znać, co sądzicie. Ja mam takie właśnie mieszane uczucia do wielu rzeczy z tego zamówienia. Dzisiaj mam bardzo mieszane uczucia. Ostatnia i najlepsza rzecz, jaką mam w rozmiarze 4XL. Jest to biała sukienka w ananasy. Zobaczcie, jaka nowa bufiaste rękawy. W sensie, to nie jest sukienka dla mnie, nie podobają mi się te bufiaste rękawy. Jeżeli komuś się podobają, to spoko, luzik. W każdym razie jest to najlepiej wykonana sukienka, na jaką trafiłam. Materiał, który tutaj mamy, to jest płótno, to jest bawełna, to jest po prostu coś takiego, jak ja mówię zawsze,
prześcieradło, takie nierozciągliwe prześcieradło. I ta sukienka jest w ananasy. Zobaczcie, ona ma ananaski na całej powierzchni. I co więcej wam powiem, te ananaski są naszyte. W sensie naszyte, one są wyhaftowane? Zobaczycie może na przebitce, nie jestem w stanie wam tutaj tego pokazać. One są po prostu wyhaftowane na całej długość. Przepięknie wygląda ta kiecusia, biała, sięga mi do kolana, odcina się pod biustem. Pod biustem niestety nie ma żadnej gumki, więc po prostu jakby u mnie wlazła na styk. Dekolt jest zakładany, jak możecie zobaczyć, dosyć spory. U mnie się tutaj rozjeżdża, więc no, wyjściem będzie jak zwykle jakieś zapinanko tutaj albo przeszycie, no bo taki dekolt wydaje mi się, że wystarczający jest niż taki, który rozwala się i pokazuje biustonosz. Ona jest taka szeroka na dole, jest w takim trochę kroju baby doll. Jest naprawdę przewiewna i ten materiał jest naprawdę fajny, wakacyjny, przewiewny, i te ananaski, i ta biel, i to wszystko się u mnie łączy i dodaje. Ale skwasili. Wiecie co skwasili? Skwasili podszewkę. Bo ten materiał jest taki trochę przeźroczysty i na bank by wam majty prześwitywały. No zresztą zobaczcie, jest to taki no, porządnie prześwitujący materiał. Więc mamy tutaj na samą spódnicę mamy podszewkę. Ta podszewka jest zrobiona z super sztucznego materiału. Słuchajcie. Z poliestru rozciągliwego materiału, który jest super, hiper nieprzyjemny. Ja bym bardzo chętnie tą podszewkę odpruła, przyła coś innego, coś podobnego materiału, co ten materiał właśnie taki płócienny. Dodatkowa warstwa tego płótna w spódnicy stworzyłaby takie coś, że ta spódniczka by stała, że byłaby taka po prostu sztywniejsza, że byłaby taka po prostu okrąglejsza. No i tak, no i tak. No i tak się kończy ta zabawa, tak się kończy to zamówienie. Zamówienie kończę ananasową sukienką, która naprawdę prezentuje się przecudnie. Z jednym małym minusikiem, co prawda, ale ma ten vibe. Przecież pokażę wam tego ananasa, bo to jest szok. Te ananasy są na całej długości tej sukienki. Podniosę ją sobie do góry i pokażę wam. No, obadajcie tego ananasa, on jest po prostu wydziergany, on jest po prostu tutaj wyhaftowany. Więc tak, więc to było całe moje zamówienie, które mogę ocenić za taką plus trójeczkę. Taką plus trójeczkę, minus czwóreczkę, muszę powiedzieć. Kicha tutaj była z krojami, tak jak mówię. No po prostu wydaje mi się, że gruszki, sylwetka gruszki ma o wiele lepiej w świecie plus size'ów, w świecie plus size'owych ciuszków. Więc po prostu wydaje mi się, że te dzisiejsze ciuszki były takie typowo dla gruszki. Nie było bardzo źle, nie było bardzo też wspaniale, nie było takich perełek, że po prostu bym się zachwycała. Było tak w porządku, więc tak dostatecznie właśnie, dostatecznie taka plus trójka, minus czwórka, bardziej w stronę tej trójki jednak się skłaniam. Więc tak wygląda moje zamówienie z Shinu, pierwsze wakacyjne, można powiedzieć, że pierwsze, jak to się mówi? Pierwsze grzybki, nie grzybki. Pierwsze grzybki robaczywki? Pierwsze śliwki robaczywki. Pierwszy naleśnik jest zawsze do kosza, więc uznajmy to za takie po prostu pierwszy krok w tą stronę. Więc ja już nie będę przedłużać. Dajcie mi znać, która z rzeczy wam się spodobała, czy coś wam się spodobało, co ostatnio zamawiałyście na Shinie. Chętnie z wami porozmawiam, chętnie sobie podyskutuję. Linki do wszystkiego oczywiście zostawiam na dole. Kodziki zniżkowe, jeżeli będziecie chciały skorzystać, bardzo się cieszę, że korzystacie z tych właśnie kodów zniżkowych. Bardzo się cieszę, bo możemy sobie tutaj po prostu pooglądać te ciuchy, możemy sobie pooglądać modne ciuchy plusy na tym kanale, więc zachęcam was do tego. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zapraszam na mój kanał vlogowy, gdzie na przykład na kanale vlogowym, tam jestem, można powiedzieć, od tej drugiej strony, od backstage'a, od mojego normalnego, codziennego życia, nie pokazuję tam jak nagrywam, nie pokazuję tam za bardzo też takiego backstage'u nagrywaniowego, jeżeli o to wam chodzi, jeżeli mi o to chodzi. A
ale pokazuje, co do mnie dotarło, pokazuje, co się u nas dzieje, czym się zajmujemy też tak na co dzień, oprócz nagrywania filmików, oprócz YouTube'a, no to właśnie zapraszam Was tam, jeżeli Was to ciekawi. No a na dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!